Kupał, która godzina jest, a Krzysia nie ma. Marcin mówił, że będzie, a nie ma go. Ja go nigdy tutaj nie widzę. No nic, nie będziemy na Krzysia Plastusia czekać. Pamiętajcie, rewolwerowcy się nie spóźniają. A tak naprawdę przyszliśmy tu nakręcić facetów w rajtuzach. Jesteśmy tutaj, bo chciałem wam pokazać, że nie ma złej pogody na trening i nie ma wymówek, bo oczywiście siłownie są zamknięte, sale są zamknięte, baseny są zamknięte, sale fitness, szkoły walki i tak dalej, a mimo to można się poruszać, nie tylko biegając. Taka pogoda, nie wiem czy jest idealna, ale na pewno nie przeszkadza. Można zrobić, jeżeli nie pada deszcz, bo byłem tutaj tak jak padał deszcz i było gorzej. W tej chwili jest 1 stopień, nie odczuwa się tego tak strasznie. Gorzej, szczerze mówiąc, odczuwam jak jest na przykład 3-4 stopnie i pada deszcz, ta wilgoć taka jest bardziej przeszywająca. Dzisiaj jest nawet przyjemnie, wystarczy się ciepło ubrać, nie musi być ładnie, ma być ciepło. Zaraz się rozgrzejemy i zaczynamy. Żeby więcej nie przedłużać, trening będzie trwał ze 30-40 minut. Od razu chciałem zaznaczyć, że nie jestem fachowcem od wykonywania ćwiczeń, sam podglądam takich ekspertów jak chociażby Kura Workout, znajdziecie jego film gdzieś tutaj na YouTubie. No i co? No i zaczynamy. Ja robię to po swojemu. Oczywiście wspominałem wam, że ja się nie podciągam póki co. Okazało się, że mam problem z jednym prawidłowym podciągnięciem. Tak więc plan minimum na 21 rok to 5 prawidłowych podciągnięć. Chodzi o to, żeby zrobić trening, żeby były serie. Mój trening wygląda tak, że robię push-pull, czyli jedno ćwiczenie na pull, czyli coś przyciągam albo siebie przyciągam do czegoś. Natomiast potem robię push, czyli na przykład pompki na poręczach czy klasyczne pompki. Zobaczymy, na pewno te ćwiczenia przeplatam. Taki mam pomysł. Póki co jakieś postępy u siebie zauważyłem, więc myślę, że idę w dobrym kierunku. Pamiętajcie, rozgrzewka jest bardzo ważna. Ważne, żeby rozgrzać wszystkie partie ciała. Niezależnie od tego, co planujecie robić na treningu, rozgrzejemy całe ciało i wtedy jest bezpiecznie. Pierwsze ćwiczenie, ponieważ trening jest pull-push, tak jak już wspominałem, nie podciągam się, ale robię podciągnięcia australijskie nadchwytem i podchwytem. Najpierw idą podciągnięcia australijskie nadchwytem. Będę robił to na tym niższym drążku. I co? Myślę, że tak 4 serie po jakieś 7-10 powtórzeń. Tak naprawdę powinienem mieć prawie że równolegle sylwetkę do ziemi czy do drążka. Wyprostowaną i prosto nogi. Nie wiem, czy przy tej nawierzchni śliskiej uda mi się tym razem utrzymać te proste nogi. Raczej nie, więc po prostu będę miał je lekko zgięte. Ale będę starał się uczciwie przepracować całe ćwiczenie. Dwie serie za mną. Całkiem nieźle mi idzie. Niestety, tak jak myślałem, nogi mi się ślizgają, więc nie jest to idealne podciąganie australijskie. Nie oceniajcie mnie zbyt krytycznie w komentarzach. Ale czuję plecy. Myślę, że staram się pracować w całym zakresie ruchu przede wszystkim. Jest intensywnie, jest mi ciepło. Zaraz kolejna, trzecia seria. Jedziemy dalej. Super. No, to jedno ćwiczenie za mną. Teraz lecimy pompki na poręczach, czyli ćwiczenie z tej serii push. Tutaj jest nacisk na klatkę piersiową, triceps. Myślę, że sporą pracę też przejmują barki. Najważniejsze to, żeby za bardzo chyba się nie pochylać i żeby się przede wszystkim nie bujać, tylko faktycznie siłowo wyciskać na poręczach. Chcę zrobić 4 serie po gdzieś 7 powtórzeń, powiedzmy. Także widzicie, że to, że siłownie są zamknięte, że są
jakieś sale zamknięte, zajęcia zorganizowane, wasze fitnessy, zumby i tak dalej. Może coś innego warto spróbować. Macie takie miejsca jak chociażby to. Już nie mówię o bieganiu, bo bieganie to jest po prostu najprostsze. A w taką pogodę, na przykład w Lesie Łagiewnickim, czy w Parku na Zdrowie w Łodzi, czy w Parku Pojnackiego, obojętnie w którym parku w waszym mieście, jak jest tak biało, no to jest po prostu bajka. To jest przyjemność robienia kolejnych kilometrów. Biegać możecie nawet jak pada, bo wówczas jesteście cały czas rozgrzani, nie macie żadnych przerw i faktycznie trudno jest się przeziębić. Ja się chyba podczas biegania nigdy nie przeziębiłem. Tutaj jak pada deszcz jest gorzej, ale też do przejścia. Ja jak pada deszcz, to sobie po prostu ćwiczę w domu. Tak jak widzieliście, mam te gumy oporowe, z którymi bardzo dużo ćwiczeń można zrobić. To są groszowe sprawy, nie wiem, cały komplet, kilkadziesiąt złotych i macie siłownię. Ale koniec tego gadania, na tą chwilę jedziemy z popkami na poręczach. No, dwie serie za mną. Trochę się zmęczyłem, ale tylko trochę. Fajnie, naprawdę fajnie. Pojawiają się takie pytania, co ja z tym Neumannem. No, otóż sam sobie go nie wymyśliłem. Zauważyłem w komentarzach, że niektórzy widzą podobiznę między mną a Marcinem Neumannem, że jestem do niego podobny. Nawet pojawił się jeden komentarz, który sugerował, że jestem jego bratem wręcz. No, może i podobizna jakaś tam jest, no bo zbyt, znaczy sporo osób faktycznie zupełnie niezależnych od siebie to zauważyło, więc coś w tym musi być, ale generalnie rzecz biorąc mam brata i to nie jest on, absolutnie to dementuje. A poza tym temat Marcina Neumanna, no nie ukrywajmy, że jest tematem popularnym, rozrywkowym. No nic, za długa przerwa, wrócimy jeszcze do tego tematu. Jak w lusterku. Ciekawe jak ja wyglądam. Taka stara byle jaka czapka. No ale w końcu to trening na świeżym powietrzu. Cześć, prawie was. No, chyba się trochę. Teraz jest dobrze. Chyba. Udało się. No i wracamy do podciągania australijskiego. Tym razem będzie bardziej zaangażowany biceps jako mięsień wspomagający plec oczywiście. Znowu nóżki będą nieprawidłowo pewnie, ale jest tutaj dosyć ślisko i one mi uciekają, więc robię tyle co mogę. Nie wiem czy wiecie, ale Marcin Neumann był na 5. miejscu jeśli chodzi o popularność wyszukiwań wśród sportowców z całego świata wśród polskich użytkowników Google'a. No to o czym świadczy. Na szczęście Joanna Jędrzejczyk była wyżej. No ale jednak popularność Marcina robi wrażenie. I myślę, że dlatego też on się pojawia tutaj u mnie. Każdy z was pewnie gdzieś tam gdzieś o nim słyszał. Czasem może o nim rozmawiał. Patrząc na jego nazwisko jak na markę, jest to coś nie do pominięcia po prostu. Bardzo dużo osób się z niego śmieje. On sam się z siebie myślę, że trochę śmieje. Ja zrobiłem sobie tam jakieś żarty, jakieś uwagi dotyczące jego, ale tak naprawdę wcale nie mam takiego złego zdania o tym człowieku, bo jest to człowiek bardzo moim zdaniem inteligentny, który świadomie wykorzystuje tą historię, którą już udało mu się tutaj od wielu, wielu lat, chyba ponad 10 w Polsce pisać. Oczywiście on wam powie, że ma karierę sportowca dużo dłuższą, ale wcześniej oczywiście nie był tak znany. Był znany od momentu chyba 10 lat temu około, jak stoczył chyba pierwszą walkę z Przemkiem Saletą. Tam jego konflikt, ale mnie jego sprawy prywatne w ogóle nie interesują. To jest nie moja sprawa, to jest jego sprawa. Oczywiście jemu chyba to odpowiada, że od czasu do czasu te jego prywatne sprawy wychodzą, bo one są jakby podłożem, do budowania tych emocji. No ale, no nic, ćwiczę, bo się z wami zagadałem. Okej, 4 serie
nie pamiętam, po kilka powtórzeń, od 10 do jakichś chyba 8. Teraz zrobię sobie klasyczne pompki. Świetne miejsce, naprawdę godne rozważenia przez Was, jeżeli nie macie innego pomysłu na siebie, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Na pewno na Waszym osiedlu znajdziecie coś takiego, jak ja znalazłem co najmniej kilka takich placów w Łodzi. Bardzo duża rozmaitość wysokości, grubości tych drążków. Fajne te drabinki są, które też dzisiaj pewnie wykorzystam, więc odpowiada mi pod każdym względem. No nic, zagadałem się troszeczkę. Lecimy pompki. A jednak 15. Jakoś, nie wiem, forma poszła czy coś. No, zobaczymy jak w następnych seriach. Pompki zrobione. 4 razy 15, czyli 60 pompek. Przyzwoicie. Czuję pompę w klatce piersiowej, więc jest dobrze. Plecy też poczułem, ramiona też zmęczone. Wszystko zgodnie z planem. Teraz kolejne ćwiczenie pull, ale tym razem plecy chyba też pracują przy tym, bo będę wisiał na drążku, ale będę również przyciągał nogi do siebie, unosił nogi, czyli ćwiczenie bardziej na mięśnie brzucha. Przejdziemy sobie tam na drabinkę. Postaram się unosić nogi, może chociażby w pierwszej serii całe nogi, a jak nie będę mógł, to po prostu kolana. Na tym etapie to myślę, że i tak będzie nieźle. Tak chyba też około kilku do 10 max powtórzeń w serii. Marcin Najman to nic innego jak popularny temat. No i fakt, że jestem podobno do niego podobny. No więc dajcie znać oczywiście w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Dajcie znać w komentarzu, czy zaczęliście przede wszystkim realizować swoje postanowienia noworoczne związane z aktywnością fizyczną, ale też i jakąś tam inną, którą sobie zaplanowaliście, która będzie prowadzić Was do Waszego rozwoju, do czego Was namawiam i myślę, że próbowałem Was w ostatnich wideo zmotywować do tego. Chwila odpoczynku i lecimy dalej. Naprawdę nie jest mi zimno, nawet zdjąłem kurtkę. Myślałem, że będę ćwiczył w kurtce, ale zdjąłem kurtkę, jestem tak rozgrzany. Wolę taką temperaturę, może być nawet jeszcze trochę chłodniej. Nawet minus 1 powiedzmy, minus 2, niż jak jest taka chlapa. Nawet jest niby nominalnie trochę cieplej, termometr wskazuje 4 stopnie, ale jest taka przeszywająca wilgoć i chłód, jest strasznie nieprzyjemne. Nawet jak się biega, człowiek jest rozgrzany, a mimo to no nie jest to za przyjemne. Wolę tak. Swoje zrobiłem i to jest najważniejsze, bo jak przyjdziecie, jakibyście trening tutaj nie zrobili, tu czy jakiś inny, który sobie wymyślicie, ale zrobicie ten trening, jaki by nie był, czy mały, czy duży, czy bardzo intensywny, czy mało, ale będziecie mieć satysfakcję, że nie siedzieliście z założonymi rękami, że coś dla siebie zrobiliście i że jesteście jeden trening do przodu. Nie wiem jak wy, ja uważam, że warto. Ja właściwie na dzisiaj prawie już skończyłem, to znaczy jeszcze chcę po całym treningu, już na zmęczeniu, staram się ćwiczyć po prostu zwis na drążku jak najdłużej, żeby to trwało. Z ostatnich rekordów to było około 30 sekund. Przypominam, że sporo ważę, bo ważę, mimo że sporo schudłem, to ważę 90, pewnie 3-4 na tym drążku. A może za jakiś czas wybiorę się do Banota, znaczy się BNT, na wyzwanie z tym drążkiem, który się tak kręci wokół własnej osi. Tam chyba trzeba wisieć 2 minuty. No to jeszcze dużo przede mną. Dobra, mam nadzieję, że widać. Nie wiem jak mi dzisiaj pójdzie, bo są mokre drążki i mam już mokre rękawice. Wcześniej jak robiłem tutaj brzuch, to ręce już mi się po prostu ześlizgiwały. Może być trudniej, więc to jest wyzwanie, ale to jest jedyne wyzwanie dzisiejszego dnia, bo sam trening był bardzo przyjemny, szczególnie w najlepszym towarzystwie.
No prawie. Chyba jakieś 28-29 sekund. Na te warunki naprawdę nie jest źle. Jest progres. Zobaczymy, jeszcze zrobię takie dwie serie. Rękawiczki już tutaj trochę przymokły i bardziej utrudniając chyba sprawę. No nie wiem. Zresztą spróbuję bez rękawiczek. Oczywiście jak są jacyś fachowcy od street workoutu i kalisteniki, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o tym treningu, który tutaj zrobiłem i co byście zrobili inaczej. Może macie dla mnie jakieś propozycje, rady. Na razie nie wyzwania związane ze street workoutem, no bo to jeszcze trochę wody musi upłynąć. Kurczę, chyba mój rekord. Jakieś, wydaje mi się, że 45 sekund. Bardzo dobrze. Jednak brak rękawiczek odcisnął się na moich dłoniach, ale pomógł w tym wypadku. Jakby ktoś chciał się spróbować, no to macie tipa. Jeszcze jedna próba i do domu. Trochę muszę odpocząć i dam się wszystko. A czekając na tą ostatnią próbę, to oczywiście chciałbym Was zachęcić, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, koniecznie kliknijcie dzwoneczek, bo wtedy Wam przypomni, będziecie na bieżąco z kolejnym odcinkiem. Zachęcam Was do obejrzenia poprzednich odcinków. W tamtym roku było ich chyba 17, ile się nie mylę. W ogóle na kanale jest sporo więcej. Możecie mnie oglądać, zobaczyć jaki i czy zrobiłem progres. Sami ocencie. Dajcie znać w komentarzu i tu pod filmem i pod tamtymi filmami. Jeśli Wam się bardzo podobało, możecie go śmiało udostępnić, jak i każdy mój inny film. No oczywiście kciuki w górę. To mi daje dużą motywację, wtedy wiem, że Wam się podobało na pewno i że mam to robić dalej, czyli z Wami rozwijać ten kanał. Z góry dziękuję. Trzecia seria. Ach. 40. Też nieźle. O matko. Bardzo dobry dzień. Nie wiem, czy tak mi poszła forma, czy po prostu tak zmotywowało mnie to, że jesteście dzisiaj ze mną. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo Wam dziękuję za ten trening. Było super. Teraz śmiało i z pełną satysfakcją mogę wrócić do domu, zjeść coś dobrego i wziąć się dalej do pracy. Tak jak powiedziałem, zostawcie kciuki w górę, komentarze pod filmem, udostępniajcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!